Dobry. Skończyłam tę książkę wczoraj o pierwszej w nocy gdzieś nie mogłam przestać. Nie mogłam jej odłożyć. Teraz czuję się strasznie pusta. Nic mnie nie cieszy. Spędziłam poranek, skrolując TikToka i zastanawiając się, czy znajdę jeszcze książkę, która poruszy tak wiele strun. Nie mam słów. Jak ją skończyłam wczoraj czytać, to byłam zachwycona, bo to, to jest książka, którą. <laughs> Przy której bardzo mocno przeklinałam. W zasadzie od połowy do końca pod koniec każdego rozdziału używałam niecenzuralnych słów. Szczęka mi opadała kilkakrotnie. Wiem, wiem, że to przez to, że nie byłam dosyć uważna. Ja wiem, że autor mnie trochę tutaj wyprowadził w pole. Ja to wszystko wiem. Ale mimo to, mimo to, że zagrał na mojej nieuważności, to kocham go strasznie i nie wiem, czy, czy jestem w stanie. Wziąć jaką książ jakąkolwiek książkę teraz do ręki, bo powątpiewam, że spotkam drugą tak mocną, i drugą tak, tak dobrą. Chodzi oczywiście o Ofiarę 44. Jakiś czas temu na swoim fanpage na Facebooku chwaliłam się, że udało mi się ją zdobyć, bo rzeczywiście to, było, to był Biały Kruk. Ta książka została wydana dawno, dawno temu, później została wznowiona po tym, jak pojawił się film. Film, który nosił tytuł System i wówczas wznowienie tej książki nosiło taki tytuł System. Miałam to zapisane na swojej liście kiedyś, chciałabym przeczytać. Co jakiś czas biorę tę listę i spisuję, przepisuję tytuły z tej listy do Google'a i szukam, że może akurat gdzieś się pojawiło na OLX, na Allegro. Gdziekolwiek. I nie mając już wielkiej nadziei, że uda mi się tę książkę zdobyć, wpisałam ofiara 44 i znalazłam ją na szukszopie. Nie mam pojęcia, co to jest za strona. Od tamtej pory, kiedy chwaliłam się na fanpage'u, na nią nie zajrzałam, więc nadal nie wiem, czy to jest jakiś, jakiś antykwariat, czy to jest coś w stylu Allegro, czy tam są tylko książki, czy tam jest wszystko. Człowiek nie czuje, kiedy rymuje. <gry> Więc tak, kupiłam ją za 23 zł plus koszty przesyłki. Było napisane, że nosi duże ślady użytkowania. Książka przyszła po dwóch dniach w stanie bardzo dobrym. No ma pożółknięte kartki, ale to jest normalne w przypadku starych wydań. Większość moich książek, które leżą sobie gdzieś tam na półkach, zżółkła. I poza tym nie ma żadnych wad. Książka jest w twardej oprawie. Nie jest pomazana, nie jest podarta, wszystko jest z nią w porządku, więc uważam, że udało mi się po prostu. No tak, no udało mi się. Tak po prostu. Kiedy ją czytałam, to zaznaczałam sobie takimi postitami fajne fragmenty. I takich postitów mam tutaj: 3, 6, 9, 12, 12. Ta książka to jest debiutancka powieść. Debiutancka powieść. Jak, jak to jest możliwe, że to jest debiutancka powieść? Kolesia, który nazywa się Tom Rob Smith, który urodził się w 79 roku, sześć lat ode mnie starszy, co ja zrobiłam ze swoim życiem do tej pory? No, na pewno nie napisałam tak dobrej książki. Studiował literaturę angielską na Uniwersytecie Cambridge, hmm. wyjechał później na stypendium do Włoch, pracował jako scenarzysta seriali telewizyjnych dla stacji BBC, no i napisał właśnie ofiarę 44. Ta książka opowiada o stalinowskiej Rosji. To jest bardzo istotne, ponieważ to w jaki sposób autor pokazał reżim stalinowski, to w jaki sposób pokazał rzeczywistość ludzi w tamtym czasie. Po prostu zmiotła mnie z planszy nie tylko dlatego, że jest to bardzo mocne. To w jaki sposób można było denuncjować każdą osobę. Wystarczyło podejrzenie o winie, by uznać kogoś za winnym czegokolwiek, a przede wszystkim tego, że ktoś pomyślał coś złego na temat stalinowskiej Rosji, na temat ZSRR. To w jaki sposób ludzkie życie. Nie miało absolutnie żadnego znaczenia. Czyli te naprawdę straszne, mroczne rzeczy związane z komunizmem. To wszystko jest w tej książce. Ale nie tylko to mnie poruszyło, że jest to opowieść o latach 50. w ZSRR. Tylko myślę, że aktualne wydarzenia na świecie, to co się dzieje Putin, Ukraina to wszystko sprawiło, że troszeczkę inaczej, bardziej bezpośrednio. Odczytywałam to wszystko, co tu jest napisane, no to jest niby, niby fikcja, ale myślę, że, że bardzo wiele tutaj rzeczy jest w punkt. I wobec tych wszystkich wydarzeń, które się dzieją, odbierałam tę książkę jeszcze, jeszcze bardziej osobiście, jeszcze bardziej z takim no bo tak, znacie Orwella, książkę pod tytułem 1984. To jest, to jest mocne, to jest bardzo mocne. To też opowiada o systemie, o totalitaryzmie, o absolutnym. Absolutnej inwigilacji człowieka o tym, że człowiek nie ma wolności zupełnej, jest częścią, jest trybikiem w machinie państwa i nie ma absolutnie żadnej indywidualności. Jest kontrolowany na każdym kroku. To mam wrażenie, że Tom Rob Smith poszedł o krok dalej, zrobił z tej wizji coś, Gorszego z uwagi na to, że oparł to niejako na prawdziwych wydarzeniach. Więc, to jest pierwsza rzecz, o której warto wspomnieć, opowiadając o tej książce. Ale druga ważna rzecz, i w ogóle druga ważna rzecz, która sprawiła, że ta książka w ogóle pojawiła się na mojej liście must Street, to jest taka, że Tom Rob Smith przypadkiem natrafił na historię Andrieja Ciccatiło czyli rzeźnika zrostowa. troszeczkę Wam o nim opowiedziałam, napomknęłam w odcinku pod tytułem Siedem sposobów na pozbycie się zwłok. Tom Robb Smith natknął się na tę historię i na tyle go zainspirowała, że stworzył Ofiarę 44. I rzeczywiście inspiracja Andiejem jest ogromna, aczkolwiek jest to Mocno fabularyzowane dużo tu jest, dużo tu jest fantazji, takiego dorobienia, doklejenia fikcji do, do rzeczy, które wiemy na temat właśnie tego seryjnego mordercy, który grasował akurat później niż opowieść Roba Smitha bo w latach 60. ale tę inspirację widać i ona jest niebagatelna. I tak jak powiedziałam w, w nagraniu na fanpage'u. Książka rozpoczyna się trzęsieniem ziemi, a później napięcie rośnie. Zgodnie z maksymą Hitchcocka, który tak właśnie twierdził, że dobra historia tak powinna się zacząć, i tutaj tak się zaczyna. Otóż zaczyna się od wydarzeń gdzieś w Ukrainie 1933 rok okres wielkiego, wielkiego głodu. I to takiego głodu, o którym. W odcinku o kanibalizmie rytualnym mówiłam, czyli takiego głodu, którego współczesny człowiek XXI wieku nie jest w stanie sobie wyobrazić. Czyli głodu takiego, kiedy żujesz pasek albo żujesz korę drzew, aż uzyskasz papkę, którą, która oszuka twój żo żołądek i sprawi, że będziesz miał takie wrażenie, że coś tam zjadłeś. Okres tak wielkiego głodu, że w pewnym miasteczku nie ma żadnych zwierząt. Nie ma wałęcających się kotów, nie ma wałęcających się psów i mówiąc już o dzikich zwierzętach, nawet nie ma szczurów, bo ludzie są tak głodni, że każde żywe stworzenie, które ma choć gramy mięsa na sobie, jest natychmiast łapane, natychmiast jest zabijane i zjadane, bo ludzie są po prostu tak bardzo głodni. I to w jaki sposób Tom Rob Smith opisuje ten wielki głód jest bardzo wiarygodne, bo on to przedstawia w sposób taki pozbawiony nadmiernego koloryzowania. To wygląda tak jakby po prostu przyszedł reporter i opisał w bardzo taki sposób reporterski, bez dodawania tutaj żadnych emocji, staną sytuację. I ten rok 1933. Patrzymy tutaj sobie na obserwujemy jako czytelnicy, obserwujemy pewne miasteczko, które właśnie z tym głodem się mierzy. Bardzo dużo ludzi ginie z głodu. Zaczyna się wszystko od opowieści o dziewczynie, która jest już tak głodna, że chce się poddać, no chce popełnić samobójstwo i postanawia, że wypuści swojego kota. Okazuje się, że to jest jedyny kot być może w promieniu setek kilometrów. Bo wszystkie inne koty zostały zjedzone, ale ta dziewczyna bardzo kochała tego swojego kota. On był chudy, wychudzony, bo również jak ona nie miała co jeść, to ty, ten kot tym bardziej. I dziewczyna stwierdza, że wypuści tego kota, a potem się zabije. Nie wiemy, co było z tą dziewczyną dalej, wiemy, co było dalej z kotem. Kot wymknął się z tego domu i poleciał prosto do lasu. Jest noc, dziewczyna upewniła się, że nikt nie zauważy tego zwierzęcia, że zwierzęch sobie jakoś tam poradzi ale w ogródku u sąsiadów akurat zbiera chrus pewien chłopiec. Młody chłopiec o imieniu Paweł. I nie jest pewien, czy dobrze widzi, czy to na pewno kot, ale biegnie do matki. E, ojciec rodziny nie żyje. E, rodzina naprawdę ledwo co po prostu daje radę. Paweł ma młodszego jeszcze brata. I mówi, mamo, mamo, widziałem kota. Matka czuje spływającą na nią nadzieję, że może dzisiaj położą się spać, nie tak bardzo głodnie jak codziennie, i mówi do tego syna swojego: Słuchaj, weź brata i idź, upoluj tego kota. I bracia idą. Ubrani w ogóle w jakieś łachmany totalne, bieda aż piszczy. Mają buty zrobione z gumy, z opony z traktora, i idą po śniegu, po tropach tego kota, żeby go schwytać i przynieść do domu, żeby matka mogła zrobić z niego zupę. Ci chłopcy yy, dogadują się jakoś między sobą, to są małe dzieci. Młodszy braciszek ma chyba, nie wiem, koło 5 lat, starszy ma około dziesięciu, i idą, i udaje im się tego kota złapać, i zabić wspólnie. W ogóle akcja z, z zabiciem tego kota. Już wszystkie strony u mnie poruszyła, ponieważ ja kocham zwierzęta. I zawsze, kiedy w filmach, ogl oglądam filmy, tak? Mogę oglądać filmy, kiedy ludzie giną. No jest mi przykro, tak? Ludzie giną, wiadomo, w różny sposób, nawet w jakiś bardzo brutalny sposób. Giną ludzie, oglądam. Ale niech mi ktoś kuźwa skrzywdzi psa albo kota. To roz rozwala mnie to dokument. Nie wiem, dlaczego tak jest. Nie wiem, dlaczego tak jest. Czy ktoś też tak ma. Ale tutaj właśnie z jednej strony. Kibicowałam temu kotu, no bo co ten kot biedny winny, a z drugiej strony kibicuję tym chłopcom, no bo wiem, że są na skraju śmierci głodowej. To są małe dzieci, które nie powinny tak żyć. Taki świat nie powinien tak wyglądać że dzieci muszą polować na kota, a zamiast go przytulić i głaskać, to muszą go zabić, żeby móc go zjeść. Więc wszystko tu jest nie tak. To jest wszystko tak popieprzone. Cała ta sytuacja jest po prostu chora. I jestem rozdarta, bo nie wiem, komu mam kibicować. Więc nie kibicuję nikomu, patrzę, co się będzie działo. W momencie, kiedy chłopcom udaje się tego kota e, zabić... E, słuchajcie, to jest w prologu, więc mam nadzieję, że to nie będzie dla was straszny spoiler, bo to jest prolog. To, są, to jest pierwszy rozdział, który ma może parę... nie wiem, 10-15 stron, więc sorry, dalej spoilerów na pewno nie będzie. To wam gwarantuję, bo nie chciałabym wam tego zepsuć absolutnie. Chcę wam tylko tutaj wskazać, jak dużym trzęsieniem ziemi to się wszystko rozpoczyna. No i ci chłopcy wrzu chcą wrzucić tego kota do, do worka i zanieść go do matki, ale rozdzielają się. Jeden, ten młodszy chłopiec ma, ma trudności. No. Nie wiedzą co mu jest, ale wiedzą, że na pewno jest jakiś trochę opóźniony, a tak naprawdę on po prostu jest krótkowidzem i nic, nic nie widzi, nie ma okularów, nic nie widzi, więc gubią się ci bracia, jest noc, jest las i ktoś porywa starszego z chłopców. I wiemy po co, nie? Wiemy po co jest wielki głód, wiemy po co. I to jest koniec prologu, koniec spoilerów. Przenosimy się 20 lat później do Moskwy, gdzie pracuje... Funkcjonariusz Lew Demidow, który jest funkcjonariuszem Ministerstwa Bezpie Bezpieczeństwa Państwowego, czyli jest w systemie, jest bardzo dobry w tym, co robi. Zajmuje się aresztowaniami przede wszystkim. I istotne dla tej wersji, dla, tej, dla w ogóle dla tego wątku jest to, że w tym czasie, rok 53, rządy Stalina, przestępstwo nie istnieje. To jest jeden z filarów nowego społeczeństwa. Jak tutaj czytamy w książce, to będzie cytat. Społeczeństwo jeszcze niedoskonałe nie pozbyło się wszystkich skaz, nadal było w okresie przejściowym. Lew, jako funkcjonariusz MGB, miał obowiązek studiować dzieła Lenina, właściwie był to obowiązek ogółu, obywateli. Wiedział, że ekscesy społeczne, przestępstwa wygasną w miarę jak zacznie zanikać ubóstwo i niedostatek. Nie osiągnęli jeszcze tego poziomu, nadal dochodziło do kradzieży. Pijaskie kłótnie kończyły się rękoczynami, ingresowały bandy urków, czyli przestępców, ale ludzie musieli wierzyć, że czeka ich lepszy byt. To jest istotne, nie ma przestępstw. W ZSRR nie ma przestępstw. Przestępczość to jest coś, co dotyka zgniły zachód. W Moskwie, w ZSRR tego nie ma. W Związku Radzieckim nie ma morderstw. Kontrola obywateli, tuszowanie różnych spraw... To jest podstawa bytu tej służby bezpieczeństwa, która tam akurat funkcjonuje. Czytamy dalej o Lwie takie słowa. Dokonał wielu aresztowań, znając jedynie nazwisko i adres, i wiedząc, że ktoś mu nie ufa. Wina podejrzanego stawała się faktem w chwili, gdy stawał się podejrzanym. Dowody zdobywało się w trakcie przesłuchiwania. Tutaj mamy tak. Mamy ludzi, którzy są z tej służby bezpieczeństwa, którzy żyją w bańce w niesamowitej bańce. Te bańki, które my teraz mamy w internetach, to jest nic. W porównaniu do tej bańki, w której są te służby bezpieczeństwa i służby państwowe w tamtym czasie, którzy autentycznie są w stanie zabić człowieka tylko na podstawie jakiegoś szeptu drugiego człowieka, jakiegoś podejrzenia, nawet wyssanego z palca. Dlatego wszyscy się boją. Ludzie są steroryzowani, no ale przecież nie ma przestępczości. Jest pięknie, jest pięknie. Walczymy z ubóstwem, budujemy piękne domy, piękne mieszkania, całe skupiska bloków. Przemysł się rozwija, tworzymy nowy świat, nowy, lepszy świat. I, i ta wizja takiej utopii miesza się z tą dystopią, która rzeczywiście funkcjonuje gdzieś tam poniżej, poniżej te, tego, tej bańki. Zderza się to w okrutny sposób, w tej właśnie książce. Bo nasz bohater jest w święcie przekonany, że robi dobrze. Nasz bohater naprawdę wierzy w system. Naprawdę to nie jest gość, który jest po prostu wyrachowany. Robi to, bo wie, że to mu się. Przyda, że dzięki temu przetrwa, że dzięki temu będzie miał lepszy byt dla siebie, zapewni lepszy byt sobie, swojej żonie i swoim rodzicom. Choć oczywiście jest to jeden z efektów ubocznych, ale on autentycznie wierzy w swoją misję i wierzy w swoją pracę. Na tyle, że kiedy ginie pewien pięcioletni chłopiec na torach kolejowych, syn innego agenta, który jest przekonany, że było to morderstwo, to lew nie dowierza. Mówi: Nie, 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 stary. No, nie mówi takimi słowami, mówi, ale nie, nie stary. W Związku Radzieckim nie ma morderstwa. Nie ma czegoś takiego jak morderstwo. Gdyby było morderstwo, to by znaczyło, że system nie działa, że coś tutaj się zepsuło. A przecież system działa. Nie ma czegoś takiego jak morderstwo. To był wypadek i wszyscy zaczynają to powtarzać: tak, to był wypadek, to był wypadek, to był wypadek. Pomimo tego, że ojciec, jako też agent, wierzył w to, wii, znaczy wierzył, on wiedział, on wiedział, że doszło tutaj do morderstwa chłopca, ale przyznaję, tak, to był wypadek. Mówiłem to z emocji, a moje emocje nie są dobre. Nie powinienem odczuwać tych emocji, nie powinienem odczuwać sentymentów, bo to jest złe, to, to prowadzi do zguby doprowadzi do zdrady. W międzyczasie lew dostaje informację, że jest pewien weterynarz, który jest najpewniej zdrajcą. Weterynarz nazywa się Anatolij Brocki, i wszystko przemawia za tym, że jest zdrajcą, bo leczy psy między innymi ambasadorów amerykańskich. Kiedy oni go zaczynają śledzić, te służby bezpieczeństwa, to Anatolij Brocki ucieka. Więc jak ucieka, to na pewno ma coś na sumieniu, wobec czego lew rusza w pogoń. I na tym zakończę, bo ta historia to jest dopiero początek. To jest początek. Y nie tylko bardzo sensacyjnej historii, bardzo przygodowej historii, bardzo mrocznej i autentycznie ciężkiej historii mrocznej, która nie jest dla wszystkich. Ja podejrzewam, że jeśli jesteście wrażliwi na bardzo takie mocne opisy zadawania śmierci, zadawania bólu, tortur, no to nie powinniście tego czytać. To nie jest dla każdego książka. Ale jeśli lubicie takie mocne wrażenia i jesteście na to gotowi, to jak najbardziej, bo. Mamy tu oczywiście wszystko to, co w dobrej książce powinno być, czyli mamy dobrego bohatera, który jest zagubiony, choć w jego mniemaniu nie jest zagubiony, ale on oczywiście musi dokonać pewnej przemiany, musi przełknąć gorzką pigułę i przyznać się do błędu. Do błędu w zasadzie całego jego życia było błędem. Wszystko, w co wierzył w swoim życiu, było błędem. On pozostaje. Jako jedyny człowiek przeciwko całemu światu. Związek Radziecki to nie jest miejsce, gdzie możesz sobie robić swoje, gdzie możesz sobie uznać, że będziesz prowadził śledztwo. To wszystko musi być zaakceptowane przez wyższych rangą. I, I w ogóle nie, no, co ja mówię, to nawet nie o to chodzi, że musi to być zaakceptowane. To jest tak, że w ogóle o tym nie mówimy. Nie mówimy o zbrodni i o przestępczości, bo to nie istnieje. Jeśli podważasz utopijny system, mówiąc, że są jakieś pęknięcia w tym systemie, to jesteś zdrajcą i wobec czego to Ciebie trzeba zniszczyć, bo Ty wygadujesz złe rzeczy i jesteś zdrajcą, po prostu. Przeżywamy z lwem całą tę historię, w czasie której mamy właśnie. Pokazany ten stalinowski reżim świat, z którego lew zostaje wyrwany bardzo brutalnie i jest zmuszony zejść do podziemi, niejako, i poznać tamten świat tamten świat, który wydawał mu się taki sam, jak ta bańka, w której on jest czyli lew ocenia innych ludzi według, własnych, według własnej miary. Więc ocenia ludzi jako niegodziwych, jako spiskujących, jako prowokujących, manipulujących, i nie ufa tym ludziom. Nie ufa nikomu, nie może ufać nikomu poza sobie, nawet nie może ufać swojej własnej żonie. Składając dwa do dwóch, wiemy, że jest jakiś zbrodniarz, który popełniu, popełnia makabryczne zbrodnie na terenie całego Związku Radzieckiego. Przeczytam wam teraz to, co jest napisane na tylnej stronie okładki. Według oficjalnej propagandy w Związku Radzieckim morderstwo nie istnieje. Kiedy więc na torach kolejowych zostają znalezione zwłoki czteroletniego Arkadego, nikt nie ma wątpliwości, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Rodzina chłopca jest jednak przekonana, że popełniono morderstwo. Lew Demidow, całym sercem oddany komunistycznej władzy funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego, otrzymuje rozkaz zatuszowania sprawy i sumiennie się z niego wywiązuje. Niebawem jego niezachwiana wiara w ideały rewolucji zostaje poddana poważnej próbie. Okazuje się też, że śmierć chłopca to nie odosobniony przypadek giną kolejne dzieci. Lew, ryzykując wszystko, rozpoczyna śledztwo na własną rękę, postanawiając za wszelką cenę odnaleźć sprawcę makabrycznych zbrodni, nawet gdyby oznaczało to wystąpienie przeciwko partii. W tej opowieści dobre jest wszystko. Rzeczywistość, salinowska Rosja, to już mówię już o tym od 20 minut, tak? Przemiana bohatera, to z czym on się musi zmierzyć... Jego demony, to jak po prostu próbuje dojść do, do ładu z tym wszystkim, i jak musi dokonać tej przemiany, jak musi poprzestawiać swoje myślenie. Te wszystkie klepki, które ma w głowie, on musi je poprzestawiać, bo on, okazuje się, że on żył w iluzji. I to jest dla niego bardzo dramatyczne. I on wie, że jeżeli nie załatwi tej sprawy, jeżeli nie rozwikła tej sprawy, to nie będzie miało sensu, nic nie będzie miało sensu. On musi to zrobić. To jest jego. Ostatnia chwila, żeby się zrehabilitować. Ta sprawa również ulwa poruszy wszystkie strony. Bo okazuje się, że odezwą się pewne demony jego przeszłości. Będzie musiał sobie z tym wszystkim poradzić, a to jest naprawdę dużo. Naprawdę z wielu rzeczy będzie, z wieloma rzeczami będzie musiał się pogodzić i do wielu rzeczy dojść. Jest tutaj wątek romantyczny, jak wiecie, ja nie lubię wątków romantycznych w takich opowieściach, ale tutaj jest bardzo subtelny, jest bardzo życiowy, jest. Taki nie przeszkadzał mi w ogóle, a nawet kibicowałam w pewnym momencie temu wątkowi. I wszystko to jest takie brudne, wszystko to jest takie mroczne, ponure i, i złe. Nawet ten wątek, który powinien teoretycznie być przyjemny i napawający nadzieją, to wszystko jest złe. Ta książka jest mocna, i jest dołująca, jest deprymująca, jest odzierająca ze złudzeń. To nie jest książka, po której mamy. Dobre samopoczucie. Choć kończy się, kończy się w sposób satysfakcjonujący, ale to nie jest książka, po której odłożymy, którą odłożymy z uśmiechem na ustach i powiemy, ale to, to była przyjemna opowieść. To nie jest przyjemna opowieść, to jest straszna opowieść. To jest mocna opowieść, która po prostu sprawi, że będziecie mieli ochotę wydrzeć kartki. Albo. Będziecie przeklinać, tak jak ja przeklinałam I palić zdecydowanie za dużo papierosów, będziecie pragnąć dojść do samego końca i wiedzieć już jak się skończy, a jednocześnie nie będziecie chcieli, żeby się skończyła, bo to jest tak dobre, dobre czytadło. Bardzo wiele emocji w was wywoła i przede wszystkim takich skrajnych emocji, czyli tych, tych emocji związanych ze strachem, z szokiem, z niesmakiem, z, 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 ze smutkiem też, bo w dwóch momentach łzy mi się w oczach tam pojawiły jakoś tak, nie wiem. Nie wiem skąd się wzięły, ale się pojawiły. Więc naprawdę emocjonalny roller coaster. I może ktoś powiedzieć, że niektóre rzeczy są naciągane, pewne główne wątki są naciągnięte do maksimum, jakbyśmy wzięli tę gumę z majtek i po prostu naciągnęli ją na maksa. Owszem, już po przeczytaniu stwierdzam tak. Naciągnięte. I co z tego? Jak ja odczułam z tego super przyjemność. Jak zawsze, po przeczytaniu książki weszłam na Lubimy Czytać i czytałam opinię. Fakt, faktem, że książka ma powyżej 7, chyba 7,8 8, ale opinie są dosyć różne. Dużo jest takich bardzo zachwyconych, ale sporo jest takich opinii, w których hmm, wiedziałem, jak to się skończy, nic mnie tutaj nie zaskoczyło, to było wszystko hmm, do przewidzenia i w ogóle bez sensu. Było kilka takich opinii, więc jestem skłonna tutaj przyznać, że jeżeli teraz mnie słuchacie i bardzo się mocno napalicie na tę książkę, weźmiecie ją do ręki, nie będziecie z niej. Zadowoleni, ale ja Wam tutaj niczego nie gwarantuję, ja Wam mówię, jak ja się, jak, jak ja, czego ja doświadczyłam i jak ja do tego podchodzę. Choć wydaje mi się, że będziecie zadowoleni. Jeżeli lubicie mocne książki, to będziecie zadowoleni. No tak mi się wydaje, no. To jest książka, którą warto przeczytać, ale chyba warto przeczytać raz. Jak ją skończyłam czytać, to wyszłam na spacer z mruwą i tak sobie myślałam, ale bym chciała mieć ten, ten wichajster, który mia, mieli faceci w czerni i wymazać sobie z pamięci tę książkę i przeczytać ją jeszcze raz. Tak bardzo mi się podobała. Więc to chyba, to chyba o czymś świadczy, nie? Jeżeli znacie takie opowieści, które mnie wbiją w fotel w taki sposób, bo, bo, bo tak, teraz, bo, teraz mam taki spadek emocji. Przez te wszystkie emocje, które czułam, to mam wrażenie, jakbym wzięła jakieś ciężkie narkotyki, nie to, żebym ich stosowała, ale wzięłam jakieś ciężkie narkotyki i mam teraz zjazd. Właśnie odłożyłam tę książkę i mam zjazd i mam wrażenie, że nic już nigdy mnie nie ucieszy, już nic nigdy nie sprawi, że będę szczęśliwa. Ale miałam podobnie, jak przeczytałam właśnie dystopię Orwella, rok 1984, no ale tamto to była rzeczywiście dystopia. To wszystko było niby też zainspirowane stalinowską Rosją, ale to, to, była, to była fantazja, to była książka fantastyczna o y, przyszłości niepewnej i o czymś, co jest mało, prawdopod mało prawdopodobne, no coraz częściej myślę, że jest jednak prawdopodobne, ale ale to, do tego podchodziliśmy w, w trochę inny sposób, tak? To była fikcja literacka, zajebista, świetna, mroczna i przygnębiająca, owszem, ale jednak fantazja, fikcja. A tutaj mamy historię, w której bardzo wiele elementów jest prawdziwych, zaczerpniętych z prawdziwych wydarzeń. W ogóle fajne to jest, fajne, złe słowo może, ale niezwykłe jest to, że człowiek, który urodził się um, gdzieś tam w Anglii, w ten sposób podchodzi do reżimu i do komunizmu i, i go rozumie. Bo mam wrażenie czasami, że ludzie Zachodu gdzieś tam daleko nie bardzo wiedzą, co to wszystko... Zna Kurde, ja nawet nie wiem, co to wszystko znaczyło. Nie żyłam w, w, tym, w, tych, w tych latach i nie żyłam w tych miejscach. Ale mam wrażenie, że im dalej na Zachód, tym, tym mniejsza jest świadomość tego wszystkiego, tego jak, jak straszne to były czasy i jak Dramatyczne i nieludzkie to były czasy. Także cieszę się, że gość wykorzystał inspirację, którą zaczerpnął poprzez natrafienie na historię o ma makabrycznym seryjnym mordercy. I na kanwie tego stworzył bardzo wielowymiarową, kompleksową opowieść, której nie jestem w stanie opisać. Czy to jest kryminał? Nie. Czy to jest thriller? Nie wiem. Nie wiem, co to jest za książka. Trochę sensacji, trochę przygody, dużo dramatu. Nie mam pojęcia, jak to określić tę książkę. Ona wymyka się takiej jasnej kategoryzacji, co jest jedną z jej największych zalet, oczywiście. Okrucieństwo i brutalność tych funkcjonariuszy, którzy są tutaj opisani, torturowanie i takie rozmyślne sposoby. W ogóle y, pojawia się tutaj wątek bardzo intrygujący. Otóż w czasie przesłuchań używają. Serum prawdy. Serum prawdy na ówczesne czasy to jest olejek kamforowy wstrzykiwany do żył. I Podobnież, jak tutaj jest opisane, ten olejek kamforowy sprawia, że masz atak, ruszać się, po prostu tracisz kontrolę nad swoim ciałem, masz drgawki, jak w padarce. Po czym trzeba ci zadawać bardzo proste pytania, typu jak się nazywasz, jak, jak masz na imię, żeby pobudzić mózg do mówienia i do pracy. Następnie możesz zadawać bardziej skomplikowane pytania i na przykład, nie wiem, sprawdzić z kim współpracowałeś, z kim zdradziłeś państwo, co, co wiesz, kogo możesz wskazać i oskarżyć. I to mnie bardzo za, zaintrygowało. Czy wiecie coś na ten temat, na temat wykorzystania olejku komforowego jako serum prawdy? Druga rzecz to jest kwestia homoseksualizmu. Na pewno jesteście w stanie sobie wyobrazić, że w stalinowskiej Rosji, w Związku Radzieckim, Homoseksualizm był zdradą wobec państwa, bo to jest coś nienaturalnego, prawda? Naturalna rodzina, chłopak i dziewczyna, dwójka dzieci, minimum. Tutaj było oczekiwane od zwłaszcza yy, reprezentantów wyższych szczebli yy, w strukturach władzy, żeby mieli przynajmniej dwójkę dzieci. A homoseksualizm to nawet, wiecie, prostytucja była mniej. Yy, Prostytucja była, była czymś, co się zdarza, tak? No, jakiś oficer, nie wiem, pobił na śmierć prostytutkę. Zdarza się. Mężczyzna ma swoje potrzeby. Mężczyzna ma swoje słabości, to się zdarza. Natomiast homoseksualizm to jest choroba. To jest coś, co zagraża naszemu państwu i musimy coś z tym zrobić. I ludzie, którzy są, którzy dopuścili się takich bezeczeństw. Są wysyłani do łagrów, na, na pracę w kopalniach, czy, czy w kamieniołomach, na Syberii gdzieś tam. Są e, wysyłani w zasadzie na śmierć, bo w takich gułagach od trzech miesięcy do trzech lat mogłeś pożyć. Taka, taka była średnia, średnia długość życia. Odmrożenia, brak jedzenia, e, torturowanie w taki sposób bardzo... Najprostszy po prostu stawić ludzi na pewną śmierć. Śmierć albo z, ze smutku, albo z głodu, albo z braku snu, ze zmęczenia, z choroby, z zimna, z, z powodu gruźlicy. No to było nieważne, bo przecież zaraz następne wagony bydlęce przyjadą i następnych kilkaset ludzi z jednego wagonu wyjdzie, którzy będą pracować nadal na rzecz Wielkiej Mateczki Rosji. Także to w jaki sposób te społeczne. Warstwy zostały tutaj opisane i to, w jaki sposób właśnie ci homoseksualni. Co nie jest żadnym zaskoczeniem, jeśli się nad tym zastanowimy, bo jeśli mogłeś umrzeć w Związku Radzieckim za to, że poszedłeś do kościoła i mogłeś się modlić do Boga o coś, co, co nie będzie zgodne z linią partii, no to, to kto by pomyślał, że, że jesteś bezpieczny, kiedy spółkujesz z, z osobą tej samej płci, prawda? Ale bardzo cieszę się, że to zostało tu opisane, bo to wywołuje nasz sprzeciw czy no, normalny czytelnik, który jest normalnym człowiekiem i, i wie, że tutaj w, w, jest tak wiele odcieni szarości na całym świecie i, przepraszam, odcieni tęczy na całym świecie, to, to poczuje po prostu yy, wzburzenie, że tak to było. I to jest zawsze dobra, dobra sytuacja, żeby edukować i żeby yy, oswajać ludzi z tym, że, że to jest normalne, to nie jest coś, za co trzeba by było karać, to nie jest zbrodnia. A podczas gdy prawdziwa zbrodnia, to jest w ogóle... Prawdziwa zbrodnia, morderstwa, brutalne morderstwa dzieci. Te, te dzieci są znajdywane wzdłuż torów kolejowych, rozebrane do naga, z przeciętym brzuchem i pozbawione wnętrzności, pozbawione żołądka, z ustami napchanymi ziemią i wleczone gdzieś tam. To są dzieci, które. Które zginęły straszną śmiercią. To powinniśmy powstrzymać, bo ktoś morduje nasze dzieci, dzieci Związku Radzieckiego. Dlaczego my nic z tym nie robimy? Dlaczego udajemy, że problem nie istnieje? Pomijając to, że tam nie było scentralizowanej nie było bazy danych, żeby w ogóle mogli dojść do tego, że w różnych miejscach zdarzają się tego typu zbrodnie, to nasz bohater musi to wszystko rozwikłać, ale na każdym kroku ma kłody rzucane pod nogi i musi nie tylko Grać I grać z czasem, bo on, to jest walka, to jest, to jest dynamiczna walka o życie swoje, ale i o życie zupełnie różnych ludzi naokoło, którzy stykają się z tobą, bo to nawet nikt nie musi ci pomagać w tym świecie. To nie jest tak, że za to, że ktoś umyślnie będzie cię ukrywał w piwnicy przez jakiś czas, będzie cię karmił i będzie wiedział kim jesteś i za to zostanie ukarany. Nie, ludzie mogli zostać ukarani choćby za to, że spojrzeli na Ciebie. Bo w tym spojrzeniu coś mogło być. Paranoja do potęgi entej Poziom tej paranoi i poziom tego, tej indoktrynacji, poziom niewiary, szczucia, tak, donosicielstwo, podejrzenia. I jakie to miało reperkusje niesamowite. Jedna rzucona uwaga mogła doprowadzić do śmierci całych rodzin, całych wiosek. <laughs> Jest to dobra książka. Proszę państwa, jeśli macie ochotę, no nie, nie powiem, że mam ją pożyczę, <gry> ale jeśli macie ochotę, to jej szukajcie, może gdzieś ją znajdziecie i bardzo serdecznie polecam. Mam nadzieję, że nie wynudziliście się przy tym odcinku. I dajcie mi znać w komentarzu, czy znacie, czy, czy słyszeliście o tej książce, może ją czytaliście. I powiedzcie, czy jeśli ją czytaliście, powiedzmy 12 lat temu, to czy nadal pamiętacie, jakie wrażenie na Was zrobiła? Czy, te, czy też was, was zaskoczyła i wbiła w fotel? Ale też zwracam się z ogromną prośbą o podanie mi tytułów podobnych książek o podobnym ładunku emocjonalnym. Nie muszą to być nowości. Ja jestem ostatnio. Dosyć rozczarowana nowościami, bo choć tak, to no byłam przełęczą, byłam zachwycona, tak? I coś tam czytam. Tak, w tamtym roku miałam krótkotrwały, ale bardzo intensywny romans z książkami Czorny. Ja 10 zaraz w zasadzie, I, i to są książki, które mi dają taki thrill i, i mnie wciągają. Ale powiem Wam szczerze, że nie pamiętam za bardzo, o, o czym były te książki Czorny. Ja wiem, że sp spędziłam z nimi półtora miesiąca, było to cudowne, <noise> dały mi dużo radości te książki i dużo, dużo emocji, natomiast nie pamiętam o czym były i jakby no, to był taki zastrzyk, zastrzyk emocji, ale nic więcej. Ale brakuje mi książek, które zapadną w mojej pamięci bardzo głęboko, typu na przykład Terror Dana Simonsa, na przykład jej właśnie Ofiara 44 przypomina mi jeszcze stylem, mrokiem, skomplikowaniem Śledztwa powieści Tomasa Harisa I to jest zresztą wskazane też na okładce, więc pełna zgoda, bo, bo widocznie twórcy Blurba tak samo uznali, że, że klimatem tutaj jest bardzo zbliżone do powieści Harisa. No ja pamiętam, jak po raz pierwszy czytałam Milczenie Owiec i następne opowieści. Przecież tam też się pojawia: kanibal. Tutaj mamy kanibala. Tam mamy kanibala. Historia Hannibala, Lektera. I to, w jaki sposób stał się Hannibalem Lekterem, w jaki sposób stał się kanibalem, czyli, czyli te późniejsze już książki, które też zostały zekranizowane, O młodości Hannibala to, była, to był film, to był film pod tytułem Hannibal, początek. Może się mylę. Mi się bardzo ta, te, ten film podobał i książka również. Oczywiście to nie jest ten sam poziom jak Milczenie Owiec, które po prostu wbija w, w fotel. To jest jedno z. Must read. Najlepsze powieści po prostu ever. To klimatem Ofiara 44 bardzo mi, mi przypomina właśnie cały cykl yy, o Hannibalu Lekterze. Więc jeśli macie na myśli tego typu powieści i, i coś tam wam się przypomni, to dajcie mi koniecznie znać. Ja bardzo chętnie zerknę, ale proszę dajcie mi takie książki, które jestem w stanie zdobyć, bo nie chcę czekać pół roku na kolejne takie emocje. No i to by było na tyle. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za to, że ze mną byliście. Przepraszam za chaos, który mi towarzyszył dzisiaj, bo zapewne zrozumieliście na samym początku, że byłam trochę zdołowana, bo nie wiedziałam, jak to wszystko podsumować. Później się trochę rozentuzjazmowałam, ale wciąż, wciąż nie, umiem, nie umiem ogarnąć swojej głowy na temat... Nie umiem, nie umiem tego ogarnąć po prostu. No, no nie u... Wybaczcie mi, no. Język polski jest ograniczony, przynajmniej dla mnie. I nie jestem w stanie tak zupełnie pięknie o tym opowiedzieć. Mówią przeze mnie emocje, a nie, a nie merytoryczne uwagi jakieś takie. Być może gdybym pisała recenzję, to byłoby znacznie lepiej, bo jak czasami sobie spoglądam na swoje stare recenzje, to myślę sobie... Hmm, jak to się stało, że ja umiałam tak kiedyś dobrze pisać? Ha, tak wiecie, statecznie, tak, tak merytorycznie, obiektywnie i w zasadzie moją opinię ograniczałam tam gdzieś tam na końcu, a tutaj nie, słuchajcie, 10 na 10. I serduszko. Trzymajcie się, pa! pa.